Spokojnie tu, prawda? Tam cicho, spokojnie, tam dwie. Przyjechały dwie grupy, oni razem się trzymają pokarem. Mają, że tak powiem, pozwolenie, żeby tu przyjechać. I proszę Państwa, dlaczego my tu jesteśmy? Musimy się cofnąć długo, długo wstecz. Mianowicie pierwsi królowie Izraela, całego zjednoczonego Izraela, który obejmował terytorium całej Palestyny, to był Saul, który zginął w bitwie przy wzgórzach Gilboa w roku 1010 przed Chrystusem. Jego następcą był Dawid, który panował 40 lat, czyli do roku 970 przed Chrystusem. A jego następcą był jego syn Salomon, który też panował 40 lat, do roku 930 przed Chrystusem. Za panowania Salomona królestwo bardzo się rozwinęło, ale problem był w tym, że Salomon narzucił bardzo wysokie podatki, bardzo wysokie daniny. Mianowicie narzucił system prawie dziesięciny. Zrobił tak, że podzielił cały rok na 12 miesięcy, był podzielony, bo już wtedy była taka rachuba roku, i każde z plemion Izraela miało przez jeden miesiąc zaopatrywać króla. Czyli powiedzmy sobie, 1/10 dochodów była przeznaczana na rzecz króla. To Salomon i tak był łaskawy. Bo gdyby przenieść nasze podatki na tamte czasy, to byłoby znacznie więcej. Prawda? Tylko problem polega na tym, znaczy rzecz polega na tym, że my jesteśmy bogaci, ale to znaczy wytwarzamy więcej niż za czasów Salomona. Ale my pracujemy mniej więcej do połowy marca, do połowy czerwca na podatki, a dopiero od połowy czerwca dalej do końca roku na siebie. Zatem nasze podatki razem wszystkie łączone, waty, podatki i tak dalej, to jest około 40%. U Salomona było 10%. Ale przyszli do niego ludzie już pod koniec, mówiąc, że jest strasznie ciężko. A kiedy Salomon zmarł, to jego miejsce zajął jego syn, który miał na imię Roboam. I do Roboama przyszła delegacja. I mówią tak: ulżyj naszej doli, bo my już nie możemy płacić tych podatków. Rozwija się Jerozolima, rozwijają się różne miasta, ale dla nas to jest za dużo. Roboam wtedy wezwał swoich doradców, a doradcy dzielili się na młodszych i starszych. Starsi radzili: ustąp ich żądaniom, wyjdź naprzeciw, to na pewno będą cię kochać i będą ci wdzięczni, żeś ulżył ich podatki. A młodzi mówią: co takiego? Jak ulżysz ich podatkom, to będą wymagali coraz więcej i więcej. Kogo posłuchał Roboam? Ci, którzy kazali nie podnosić, nie obniżać. Posłucha, sam był młody i posłuchał młodych. I kiedy przyszła do niego ponownie delegacja i mówi: ulżyj naszej doli, to on powiada tak: mój ojciec to karał was cierniami, a ja będę was teraz karał żelaznymi batami. I mówi do nich: do roboty. Oni się odwrócili na pięcie i wyszli. I powiedzieli: nigdy nasza noga więcej nie stanie w domu Roboama. I proszę Państwa, na przywódcę swojego buntu, 930 rok przed Chrystusem, wybrali człowieka, który miał na imię Jeroboam. Ten Roboam, a ten Jeroboam. Tak jak Anna i Joanna. Roboam, Jeroboam. Jeroboam przybył z Egiptu. Oni się skonsolidowali wokół Jeroboama i całe królestwo Dawida i Salomona pękło na dwie części. Tak jak RFN i NRD, tak jak Korea Północna i Południowa, albo jak Polska pod zaborami. Pękło na dwie części. Mianowicie Jerozolima i okolice zostały przy Roboamie, przy synu Salomona. Natomiast całe to terytorium, na którym teraz jesteśmy, zostało przy Jeroboamie.
10 plemion Izraela opowiedziało się przeciwko Roboamowi, przeciwko Jerozolimie. Proszę Państwa, Roboam, syn Salomona, miał jedną wielką przewagę. Mianowicie tak. Miał gotowe sanktuarium, świątynia Jerozolimska, którą zniósł Salomon. I miał gotową stolicę. Otóż ludzie, żeby mogli przetrwać, muszą mieć miejsce w górę i muszą mieć symboliczne miejsce, które jest jednocześnie stolicą administracyjną. Jeroboam tego nie miał. Nie miał ani sanktuariów, ani stolicy. I zaczyna, gdy się odłączyli, zaczyna szukać dla siebie stolicy. Najpierw znalazł ją w takim miasteczku Tirsa, ale ono nie jest za dobrze położone. Potem przeniósł się do innego. Ale i ciągle szuka jakiegoś miejsca na stolicę. I stworzył dwa sanktuaria, dwa miejsca kultu, do których mieli udawać się ci Izraelici, którzy zerwali jedność z Jerozolimą. Jedno w Dan na północy Jeziora Galilejskiego, na wzgórzach Golan, a drugie w Betel, nieopodal Jerozolimy. Tak, żeby ludzie, którzy byli jego poddanymi, nie szli ani dalej na północ do Damaszku, ani nie szli dalej na południe do Jerozolimy. Zbudował sanktuarium w Betel. To coś takiego, porównując, chociaż to porównanie po części ułomne, jak od czasu, kiedy mamy duże, potężne sanktuarium w Licheniu, to całe Pomorze, Kujawy itd. zatrzymuje się na Licheniu i już nie idzie do Częstochowy, bo już mają tam to sanktuarium duże. Więc ten zwornik religijny jest bardzo ważny. I proszę Państwa, syn Roboama jeszcze tutaj panował, ale ponieważ sam Roboam, Jeroboama tutaj panował, ale ponieważ on sam doszedł do władzy na skutek buntu, to jego syn został zamordowany, zabity. Z kolei zabójca jego syna po tygodniu zamordował następny uzurpator. Tutaj całe dzieje tego północnego, tak zwanego królestwa były naznaczone krwią. I wreszcie w roku 872 przed Chrystusem do władzy doszedł Omri, który też był uzurpatorem. I Omri przybył tutaj na tę górę, którą my widzimy i proszę Państwa kupił kawałek tej góry. Ona nazywała, właściciel tej góry nazywał się Szomron i góra nazywała się Szomron, nasze Samaria. Kupił tutaj kawałek tej góry i wybrał ją na stolicę tego Królestwa Izraela oddzielonego od Jerozolimy. Otóż mieć stolicę to bardzo ważna sprawa. Wspominaliśmy w którymś miejscu, że proszę Państwa, kiedy w 1944 roku Armia Czerwona weszła na nasze ziemię, to pojawiła się myśl, to była myśl Stalina, że gdy powstanie warszawskie upadło, Warszawa legła w gruzach, to Stalin wykombinował, żeby stolicę Polski przenieść do Łodzi. Wiedział, że jeżeli Warszawa pozostanie zaorana, opuszczona, to nigdy już tożsamość polska nie będzie taka, jak była przed. Więc proponował Łódź. I można by powiedzieć, chwała polskim komunistom, chociaż ciężko to przychodzi mówić, którzy jednak przekonali Stalina, że Warszawa powinna pozostać stolicą Polski. I Państwo wiedzą z podręczników, pojawiło się hasło, cały naród buduje swoją stolicę. I nastąpiła odbudowa Warszawy. I dzisiaj chodzimy po Starym Mieście, które jest stare, bo ma 70 lat. A pokazujemy innym i mówimy, o, to jest w całości rekonstruowane. Omri miał tutaj ten problem, że chciał mieć stolicę. W związku z tym, proszę Państwa, na tym wykupionym kawałku zaczął budować miasto. Miasto było doskonale położone, bo proszę popatrzeć, dookoła ma po kilkanaście kilometrów widoku, kontroluje tutaj całą okolicę, a przede wszystkim kontrolowało wielki szlak handlowy, który tutaj przebiegał. Ta droga, którą jechaliśmy. Szlak handlowy, który prowadził z Arabii daleko hen do dzisiejszej Turcji. I z tego powodu Omri i jego następcy mieli duże dochody. Bo albo łupili tych kupców, albo tamci musieli się okupić, więc miasto się bardzo rozwijało. Szczyt rozwoju tego miasta
przypadł na okres panowania króla, który też miał na imię Jeroboam, tylko Jeroboam II. Rządził bardzo długo, bo w latach 787 do 748 przed Chrystusem, a więc prawie 40 lat. I proszę Państwa, on uczynił z tego miasta, uczynił jedno z najbardziej znaczących miast starożytnego wschodu. Otóż czerpiąc zyski z handlu i umiejętnie lawirując między Mezopotamią a Egiptem, doprowadził do tego, że Samaria się bardzo rozwinęła. Otóż symbolem bogactwa Samarii stała się wieża, ta obok której przejeżdżaliśmy, która w środku, w całości, była inkrustowana kością słoniową. I gdy Brytyjczycy w roku 1905 przeprowadzali tutaj prace wykopaliskowe, to oczywiście najpierw złupili tamtą wieżę, pozbierali te wszystkie fragmenty z kości słoniowej, zawieźli do British Museum i jeżeli kiedyś Państwo będą w Londynie, to warto pójść do Londynu, żeby te zabytki z kości słoniowej zobaczyć. Otóż ta wieża z kości słoniowej w środku była bardzo piękna, pełna majestatu, pełna dostojeństwa, pełna blasku i stała się symbolem wszystkiego, co jest czyste, szlachetne, dostatnie, dobre. I przeszła do litanii loretańskiej, w odniesieniu do Maryi. Mówimy wieżo z kości słoniowej. I proszę zapytać przeciętnego księdza, a nawet proszę mi wybaczyć i nie nagrywać tego słowa biskupa, i zapytać go, skąd się wzięło określenie wieża z kości słoniowej, będzie bezradny. Wzięło się stąd, z Samarii. Tu była ta wieża z kości słoniowej, która co prawda została w starożytności złupiona, rozebrana i tak dalej, zniszczona, ale pozostała na zawsze pamięć, że coś takiego jest możliwe. I stała się symbolem czystości, takiej, powiedzmy sobie, takiej przejrzystości, szlachetności, dostojeństwa. I bardzo wcześnie odniesiono to również do Maryi, że Maryja jest kimś takim, jak wystawna, bogata, szlachetna, delikatna wieża z kości słoniowej w Samarii. Cały ten pałac i dookoła był bardzo bogaty. Kiedy Państwo sięgną po pierwszą i drugą księgą królewską, to są księgi w Starym Testamencie, to można tam się naczytać o kolejnych królach Samarii, o losach Samarii, o tym między innymi, że żoną króla Achaba była niejaka Izabel, ale to Żydzi zmienili jej, to zrobili z tego imienia przezwisko, bo ona miała na imię Izabela. Ale żeby nie mówić Izabela, bo jej bardzo nie lubili, to rozmienili na Izabel albo Jezabel. Otóż Jezabel była Fenicjanką, pochodziła z terenów dzisiejszego Tyru i Sydonu i wprowadziła tutaj do Samarii obce kulty, dlatego została znienawidzona przez Izraelitów, a potem, kiedy doszło do zamachu stanu, to wzięto ją, kiedy się broniła tutaj na jednym z tych murów, to zapędzono ją jeszcze wyżej i zrzucono ją na dół na pożarcie psom, więc jej ciało. Więc jest takim symbolem nieprawości ściągniętej z zewnątrz po to, żeby zdeprawować Izraelitów. Jaki był koniec tego miasta? Koniec tego miasta był taki, proszę Państwa, że być bogatym to jest dobrze i niedobrze. Dobrze, bo człowiek, może być jako tako spokojny, ma z czego żyć i tedy. Niedobrze, bo staje się łupem gorszych od niego, przebieglejszych od niego i tak dalej, i tak dalej. I gdy chwała Samarii, sława Samarii się rozchodziła po okolicznym starożytnym świecie, to Samaria zrobiła się łakomym kąskiem dla okolicznych narodów i dla wrogów, którzy tylko się czaili, żeby Samarię złupić. I po wielu perypetiach w roku 724 przed Chrystusem przybyli tutaj Asyryjczycy. To są mieszkańcy terenów dzisiejszego Iraku. Oblegli Samarię dookoła,
prawda, oblegli całe to miasto, założyli obóz wojskowy, sprowadzili tysiące swoich żołnierzy. Oblężenie trwało, przedłużało się. Przybył tutaj jeden władca asyryjski, ale nic nie wskórał. Kiedy zmarł w Asyrii, to natychmiast na jego miejsce pojawił się następny, Sargon się nazywał. I ten Sargon tutaj wrócił jeszcze raz do tych swoich żołnierzy. Oblegali Samarię i w środku lata, kiedy jest najgoręcej, nie było już wody, nie było jedzenia. I po trzech latach oblężenia, w 722 roku przed Chrystusem, Samaria została splądrowana, zburzona. I to wszystko, co widzimy, jest tutaj od 722 roku przed Chrystusem. Co się stało dalej? Otóż, proszę Państwa, Asyryjczycy uprowadzili stąd, z miasta, ale w mieście to większość zginęło, z okolicy całej, uprowadzili około 50 tysięcy Izraelitów. Deportowali ich do Mezopotamii. Proszę zauważyć, Rosjanie, Niemcy, inni mieli się na kim wzorować. Polityka deportacyjna jest bardzo starożytna. Tylko że Asyryjczycy zrobili, były deportacje tak zwane dwukierunkowe. Tak jak Sowieci to robili. Po wojnie 44, 45, 46 rok wyganiali ludzi z dawnych kresów, a na ich miejsce dawali nowych ludzi. I Asyryjczycy uprowadzili stąd 50 tysięcy Izraelitów, a na ich miejsce ściągnęli kilka tysięcy ludności z Mezopotamii, ludności z Asyrii, z terenów dzisiejszego Iraku. Były to przede wszystkim kobiety, młode kobiety, dziewczęta, także tacy robotnicy rolni, bo chodziło o to, żeby tutaj ten kraj nadal mógł trwać i płacić daniny Asyryjczykom. I proszę Państwa, ci przybysze tu, którzy napłynęli z Asyrii, zasymilowali się, pożenili się, przemieszali się z niedobitkami, które tutaj zostały, niedobitkami Izraelitów. I ta ludność powstała z wymieszania, to są Samarytanie. Otóż to nie są czystej krwi Żydzi, dlatego inni Żydzi odnoszą się do nich jak pies do jeża. Nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, bo to są mieszańcy. Mieszańcy w krwi, ale także mieszańcy w wierze i tak dalej. Samarytanie. Samarytanie, o Samarytanach mowa była w czasach Jezusa. Rozmowa Jezusa z Samarytanką. Jeżeli wszystko będzie szło tak jak do tej pory, to za 2 godziny mniej więcej tam będziemy przy studni i rozważymy ten moment. Uzdrowienie z trądu chorych. Jeden podziękował, a był to Samarytanin. Samarytanin w drodze z Jerozolimy do Jerycha, który pomógł tym, którzy napadli. Samarytanin to był tak dla Żydów ktoś obcy, ktoś, prawda, o niepewnym pochodzeniu, ktoś wrogi. Więc to są tutaj dzieje Samarytan, sięgają właśnie zburzenia Samarii. A teraz coś jeszcze. Otóż, proszę Państwa, całe, dlatego tu przyjeżdżam tak bardzo chętnie i z pewnym biciem serca, dlatego, że cała moja droga naukowa w gruncie rzeczy jest związana z tym miejscem. I ma związek z pewną hipotezą, którą postawiłem równo 20 lat temu, nawet trochę wcześniej, ale 20 lat temu została opublikowana. I hipoteza, która teraz coraz jest pewniejsza, dotyczy losu deportowanych stąd Izraelitów. Izraelitów deportowanych do Mezopotamii. Otóż Biblia o nich milczy. Stary Testament o nich milczy. A w historiografii, w historii utarło się przekonanie, że te 50 tysięcy rozpłynęło się wśród tamtych obcych ludzi. Ślad po nich zaginął. Że być może stamtąd poszli dalej, ale to są zaginione plemiona Izraela. I w świadomości żydowskiej do dnia dzisiejszego powtarza się taką legendę o zaginionych plemionach Izraela. Mówi się, mówią rabini, że ponieważ Izraelici mieszkający tutaj
odeszli od jedności z Jerozolimy, mieli te sanktuaria w Betel i Dan, to karą za ich niewierność stała się deportacja i rozpłynięcie wśród narodów. I w latach 90. opierając się na źródłach asyryjskich, które zachowały się do naszych czasów, i opierając się na rozmaitych danych Biblii, które są rozproszone w różnych księgach i przeszły później tak zwaną reinterpretację, napisałem taką książkę, której puenta brzmiała, że ci Izraelici, te 50 tysięcy, które stąd było deportowanych, wcale się nie rozproszyły, wcale nie zginęło, tylko na terenie Asyrii, na terenie dzisiejszego Iraku, założyło bardzo prężną diasporę. Że to była bardzo prężna diaspora żydowska. To był temat mojej habilitacji. Dyskusja była nad nią zaciekła, bo prawda, idzie wbrew temu wszystkiemu, co było do tej pory. Więc później, po 1996 roku, kolejne publikacje, prawda, które miały to potwierdzać. I w 2003 roku była profesura. I wtedy jeszcze mocniejsze dałem argumenty na rzecz tego, że ta diaspora tam nie zginęła, tylko powstała, ukształtowała się i przechowała mnóstwo pamięci o tym, co się tutaj wydarzyło. To pojawiło się pytanie. A pytanie brzmiało tak. To skoro 50 tysięcy ludzi to jest bardzo dużo. Skoro te 50 tysięcy ludzi założyło diasporę, założyło, prawda, przeżyło w obcych warunkach, ukształtowało się i przetrwało, i miało swoją świadomość, i miało swoje tradycje, i je zachowywało, bo ja tam to wszystko wstrzegam, uzasadniam, to co się z nimi stało? To dlaczego o nich w taki klarowny sposób się nie mówi? Odpowiedź, której udzielałem, której nadal udziela, jest taka. Ta diaspora w Mezopotamii przetrwała przez około 120 lat. Była bardzo prężna. Tylko, jak każda diaspora, po kilku pokoleniach robi się, nazwijmy to dzisiejszym językiem, wypasiona. W tym sensie, że przyzwyczaja się do miejscowych warunków, robi się mniej czujna. I na początku VI wieku przed Chrystusem, po zburzeniu Jerozolimy, Babilończycy deportowali w tamte regiony kilka tysięcy mieszkańców Jerozolimy i Judy. Deportowali ich dokładnie tam, są na to dowody, gdzie żyli potomkowie Izraelitów deportowanych z Samarii. I ci nowi przybysze zjedli starą diasporę. Szybko przyswoili sobie jej zdobycze, szybko ją sobie, że tak powiem, szybko weszli w te warunki, które już tam były. A ponieważ to była świeża emigracja i świeża migracja, to okazała się żywotniejsza i zapomniała, i że tak powiem, zaprzepaściła pamięć o swoich pobratymcach, z którymi wcześniej i tak byli poróżnieni. Gdyby szukać jakiejś analogii, to nie trzeba szukać ich bardzo daleko. To coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych albo Wielkiej Brytanii. Była emigracja przedwojenna, była emigracja wojenna. Wybudowali kościoły, byli zintegrowani, jednoczyli się, mieli drugie osiągnięcia, duże. Przyszła tak zwana emigracja solidarnościowa. Patrzą, gromada dziadków chodzi w procesjach, prawda, ubiera się po krakowsku i tak dalej. Przyszła emigracja w latach 90. i 2000. Tamci się starzeją, ich dzieci mówią po angielsku, odrywają się od tego, co polskie, a ci przychodzą, dostają lepszą pracę, bo już przychodzą ze znajomością języka, znają komputery, informatykę i zaczyna się napięcia wewnątrz emigracji. I te napięcia doprowadzają do tego, że stara emigracja zostaje, że tak powiem, wyparta, zapomniana, a nowa emigracja zajmuje jej miejsce. Coś podobnego dokonało się tu. Ale
był jeszcze drugi dowód na to. Mianowicie z naszych czasów. Mianowicie, proszę Państwa, kiedy nie mogłem tłumaczyć, że czytam analogii z emigracji polskiej, bo wy tego nie bardzo zrozumieli. Więc mówię, podobnie macie sytuację u was. Mieszkaliście w Polsce przez kilkaset lat, do II wojny światowej. Polska była dla was Polina. Wyemigrowaliście do Ameryki, do Izraela i teraz piszecie historię Żydów, omijając kilkaset lat obecności w Polsce. Tak jakbyście tam nie byli. To, co dla was Polska kojarzy się z 4-5 latami prześladowań i śmierci. A zapomnieliście o tym, że przez kilkaset lat była dla was ojczyzna i ziemia odpoczynku. Macie przykład. To jest to samo, co działo się tam. Prawda? W tej Mezopotamii. I muszę Państwu powiedzieć, że satysfakcja polega na tym, że no właśnie napisałem dużo artykułów na ten temat, dużo tekstów, książki i tak dalej. One są bardzo naukowe, w niewielkich nakładach, tłumaczone również na angielski. I ci, którzy się znają na tych sprawach, bo ja muszę streszczać bardzo ogólnie, prawda? Ci, którzy się tym zajmują, tak ex profeso, rzeczywiście przyznają rację. I dzisiaj coraz częściej mówi się o diasporze Izraelitów w Asyrii. I ukuto powiedzenie Assyrian Diaspora of Israelites. To już jest w literaturze międzynarodowej. I między innymi dlatego, 2 lata temu, że na tym miejscu wypada powiedzieć, między innymi dostałem nagrodę Ratzingera. Prawda? Za jakby przeforsowanie nowego sposobu przedstawiania historii Izraela. To, starożytnego Izraela, to ma ogromne skutki, ogromne konsekwencje dla historii starożytnego Izraela, dlatego że to pokazuje, skracając już wszystko inne, że znacząca część pamięci o tym, co się wydarzyło przed zburzeniem Samarii, została zachowana w diasporze. I została tam przechowana, a potem utrwalona w księgach, które weszły w skład Biblii. Tylko że ta diaspora była nie na rękę Żydom jerozolimskim, Żydom judzkim, bo oni między sobą, jedni z drugimi, byli w konflikcie. Więc to z grubsza tyle. Samaria, tak jeszcze mówiąc prawdę, na krótko odżyła, tylko nie tu, tylko tam, gdzie poszły tamte dwie grupy, bo oni poszli na ślady helenistyczne i rzymskie. Otóż, gdy Aleksander Macedoński około roku 330 podbił te tereny i je schelenizował, wtedy, ponieważ położenie tego miasta jest doskonałe, wykorzystano część kamieni, budulca, na zbudowanie miasta helenistycznego, które Aleksander nazwał Sebastia. Od Sebaste zwycięstwo, zwycięska Sebastia. I w okresie, na przełomie ery przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej, czyli 2000 lat temu, Sebastia była całkiem liczącym się miastem, chociaż nigdy nie dorównała temu, co było wcześniej. Był to również okres rzymski. Tutaj Sebastia ma też kawałek swojej ważnej dla nas historii, bo gdy w Macheroncie, to jest po drugiej stronie Jordanu, ścięto Jana Chrzciciela, to zwłoki Jana Chrzciciela przyniesiono do Samarii, do Sebastii dokładnie, i tutaj je złożono. I tu w IV wieku zbudowano potężny kościół ku czci świętego Jana Chrzciciela. I czczono pamięć świętego Jana Chrzciciela. Proszę pamiętać, że tutaj do Samarii, Samaria została bardzo wcześnie, spotkała się z chrześcijaństwem, bo już dzieje apostolskie mówią, że gdy w Jerozolimie niedługo po śmierci Jezusa chrześcijaństwo było prześladowane, apostołowie trafili, wśród nich Filip trafił do Samarii. I wielu mieszkańców Samarii przyjęło wiarę w Chrystusa. Dlatego w IV wieku łatwo można było tutaj zbudować miasto, świątynię upamiętniającą Jana Chrzciciela. Ale dalsze losy tej świątyni były takie, jak wszystkiego. Tutaj przyszli Arabowie,
a przenieśli te relikwie Jana Chrzciciela do Damaszku, a stamtąd zostały przez Turków, część tych relikwii, bo część jest z Damaszku, a część przez Turków później została zabrana do Konstantynopola, do Bizancjum, do dzisiejszego Stambułu i tam jest Muzeum Topkapi. I to z Państwa trafi do Turcji, to tam jest pokazywane ramię świętego Jana Chrzciciela, przywiezione właśnie z Sebastii. I wtedy przez Sebastia została zniszczona i dopiero czekała na archeologów, którzy się tu pojawili na początku XX wieku. A została odkryta tylko w 5%. 90% ponad jest nadal w ogóle nieruszonych łopatą, ale problem polega na tym, że to nie jest terytorium Izraela w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko terytoria okupowane. Arabowie oczywiście ani nie są zainteresowani, ani nie mają pieniędzy, żeby prowadzić wykopaliska. Izraelczycy również, a przede wszystkim w Izraelu teraz ostatnio pojawiła się nowa, że tak powiem, nowa szkoła archeologiczna. Mianowicie powiedzieli tak, i uważam, że słusznie, powiedzieli tak. Do tej pory, jeżeli chcemy dowiedzieć się, co jest w ziemi, to musimy kopać i bezpowrotnie niszczyć, prawda? Bo już się tego nie odtworzy. Jak kopiemy dobrze, to te struktury rozpoznamy. Jak źle, no to prawda, niszczymy bezpowrotnie. Wobec tego Izraelczycy pracują nad takim sposobem uprawiania archeologii, jak, proszę Państwa, USG ludzkiego ciała. Że nie trzeba zaglądać już teraz, żeby było wiadomo, co jest w ciele, tylko, prawda, robimy USG i tam nam pokazuje, nie trzeba ciąć. Oni mówią, przyjdzie czas, że opracujemy metodę, na mocy której, tak jak USG, będziemy wiedzieli, co jest w ziemi, żeby to zachować dla następnych pokoleń. I tak właśnie jest z Samarią. Proszę Państwa, mamy teraz czas, żeby chwilę sobie tam przejść, popatrzeć na te wieże i na mury Samarii. Tutaj po drodze jest taki sklep, gdzie są rozmaite rękodzieło miejscowe, jeżeli ktoś będzie z Państwa zainteresowany.